Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Żydzi, którzy dobrze znali Stary Testament, żyli nadzieją, że kiedyś zostaną zaproszeni na ucztę niebiańską. Byli przekonani, że zasłużyli sobie na to, ponieważ są potomstwem Abrahama, członkami narodu wybranego. Jezus dziś wyprowadza ich z błędnego myślenia. Przynależność do tej czy do tamtej grupy etnicznej, narodowej lub religijnej nie daje jeszcze gwarancji zbawienia. Przyjrzyjmy się czynom bohaterów dzisiejszej dobrej nowiny. Kiedy wybija godzina udania się na ucztę, ich serca zajęte są innymi, przyziemnymi sprawami. Jeden udaje się na pole, drugi do swojego kupieckiego biznesu, a inni znieważają sługi Boga i ich zabijają. To alegoria, która obrazuje dokładnie to, co arystokracja żydowska uczyniła najpierw z prorokami, a potem także z Mesjaszem. Właśnie dlatego okazali się niegodnymi uczty Królestwa Bożego. Bóg zatem kieruje swoje zaproszenie do wszystkich, zarówno dobrych, jak i złych. Tych, którzy przestrzegają prawa, jak i tych, którzy na skutek niewiedzy lub innego zaniedbania prawa nie przestrzegają. Jednak od każdego wymagane jest nawrócenie i przemiana swojego postępowania. Wyraża to weselna szata, którą powinniśmy się przyodziać, zanim wejdziemy na ucztę Królestwa Bożego. Zechciejmy się zatem przyodziać w świętość naszego postępowania, abyśmy nie zostali wyrzuceni precz z uczty niebieskiej w otłań, tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów.